No ale pana pytam całkiem poważnie. To znaczy, na podstawie tego, co pan się dowiedział na temat współpracy Baumana z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego przede wszystkim, no ale też no, w ogóle całokształt tej współpracy, to co by pan powiedział takiemu studentowi, prawda? Przychodzi, mówi major Bauman, stalinowiec i w zasadzie na tym chętnie by zakończył. No to jak ma ochotę zakończyć, to niech kończy. To nie ma problemu. To znaczy, myślę, że żyjemy w wolnym kraju. Każdy może czytać i robić to, co uważa za stosowne i czytać No to trochę inna sytuacja, to takie znaczy książki, jakie chce. Natomiast jeśli kogoś interesuje życie Baumana, to też nie jest wiedza tajemna. I można się mniej więcej dowiedzieć. On nie współpracował z KBW, tylko był po prostu oficerem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który, jak pewnie większość z Państwa wie, był jednostką powołaną do zwalczania niepodległościowego podziemia. Był jednostką, która zwalczała opozycję w Polsce, PSL, PPS. Był jednostką, która jeszcze w czasach, kiedy te partie były tuż po wojnie w miarę niezależne, która przeprowadzała akcję Wisła, wysiedlając sto kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców. Był jednostką, która tłumiła wystąpienia robotnicze w 1956 roku. I po prostu taki jest fakt. Jaką funkcję on pełnił w KBW? Był propagandystą. Ja nie znalazłem dowodów na to, żeby uczestniczył w jakiejkolwiek akcji. On sam twierdzi, że w jednej uczestniczył. Być może w jednej, być może, tak jak mówi, nigdy nie wyciągnął pistoletu. Myślę, że z relacji historyków, którzy znają się na tym, jak przeprowadzano akcje, nie wiem, pacyfikowania wsi pomagających partyzantom, wiadomo, jaką rolę odgrywało wojsko, wiadomo, jaką rolę odgrywało KBW, wiadomo, jaką rolę odgrywali propagandyści, żołnierze i tak dalej. Czy jego można porównywać, nie wiem, jeżeli on był zbrodniarzem, no to kim był Różański, kim był Berman, kim był Fejgin, prawda? No, ja nie ma dowodów na to, że Bauman kogokolwiek zabił albo zrobił komuś krzywdę w sensie fizycznym. Czy zrobił ludziom krzywdę w sensie duchowym? No, był informatorem informacji wojskowej. Był agentem informacji wojskowej przez kilka lat. Nie ma dokumentów, przynajmniej ja nie dotarłem. Myślę, że w zasadzie możemy uznać, że bardzo trudno jest dotrzeć do tych dokumentów, które by w jakikolwiek sposób weryfikowały prawdę na temat tego, co robił dla informacji wojskowej. No, należy założyć, że na pewno zaszkodził wielu ludziom. Czy ponosi odpowiedzialność polityczną, ideową, moralną za to, że był częścią tego systemu i to nie częścią tego systemu, tak jak my wszyscy się wychowaliśmy w komunizmie, tylko był po prostu aktywnym funkcjonariuszem systemu? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że ponosi za to odpowiedzialność. Jak się do tego odnosił, to jest ciekawe pytanie, o którym sobie możemy powiedzieć, prawda? W jaki sposób on tę odpowiedzialność oceniał po latach, z czego się wziął jego akces tak kompletnie, absolutnie bezdyskusyjny, bezkompromisowy do komunizmu, prawda? To nie był człowiek, który przeżywał jakiekolwiek dylematy. To nie był człowiek, który się zastanawiał. Ja w książce rozmawiam z wieloma jego przyjaciółmi, między innymi z Jerzym Wiatrem, który, jak pewnie część z Państwa pamięta, był działaczem komunistycznym, stał się też kimś w rodzaju propagandysty
komunistycznego, ale po wojnie dla Wiatra, który się wywodził z rodziny sanacyjnego generała i który w czasie wojny był dzieckiem roznoszącym ulotki nie dla organizacji komunistycznej, akces do komunizmu był dramatycznym wyborem. Dla Baumana to nie był w ogóle żaden dramat. Dla niego to było zupełnie oczywiste. On jeszcze wtedy sobie tego nie uświadamiał w sensie naukowym, tak jak, czy badawczym, jak potrafił to sformułować kilkanaście czy kilkadziesiąt, 10, 15, 20 lat po wojnie, prawda, że sowiecki komunizm to jest wersja nowoczesności, która jest w stanie zapewnić nam wszystkim raj na ziemi, prawda? On sobie tego jeszcze w ten sposób nie uświadamiał, kiedy wychodził z wojny jako 19-latek. Ale tak to było dla niego. On uważał, że, nie, że tylko akces do komunizmu jest racjonalnym wyborem dla młodego człowieka, czy dla starego, czy dla kogokolwiek, prawda? Należy stanąć po stronie historii. Historia wybrała sobie komunizm jako narzędzie do zmieniania świata i jeżeli ty nie wybierzesz komunizmu, to zostaniesz odrzucony przez historię i historia będzie miała rację, jak cię odrzuci. Dla niego to było zupełnie oczywiste. Więc tak to wyglądało. Zgoda. Ja czytając tę książkę też miałem takie wrażenie, że dzięki niej doskonale widać pracę ideologii, to znaczy to, co jest z Baumanem robione, bo te różne decyzje życiowe, które on podejmował, no to, że idzie z armią Berlinga, prawda, że wcześniej w Moskwie do milicji wstępuje, no to są wszystko, znaczy w tej narracji to jest wszystko całkowicie logiczne i naturalne. No, jego Związek Radziecki ocalił od Holokaustu, no, prawda? To, że człowiek emocjonalnie lgnie też do tego systemu, to jest całkowicie naturalne. Natomiast to, co robi ideologia, to po prostu wybiera sobie jakiś fakt, zupełnie odziera ten fakt z kontekstu i przedstawia jako tę kluczową sprawę, która ma przesądzać o, nie wiem, jakości czyjegoś życia. I też no, zastanawiam się, skąd się bierze ta niechęć do Baumana. Jednak nawet teraz, to może państwo pamiętacie, ze dwa lata temu była taka sprawa murali na dworcu gdańskim, czyli była taka akcja Witajcie w domu. Dworzec Gdański to było to miejsce, z którego ci emigranci marcowi często wyjeżdżali. No i jednym z murali był portret Baumana, który po dwóch dniach został zamalowany, nie zamalowany, tylko się pojawił napis morderca major UB, prawda? Podjęto wówczas decyzję, że tego muralu już nie będzie, nie będą odtwarzać, że nie będziemy nikogo prowokować. Natomiast mnie naprawdę zastanawia ta jednak utrzymująca się niechęć i ona jest jakaś, ona nie jest racjonalna. Ja mam przyjaciół, którzy uważają, którzy mówią, że no po tym wszystkim, co wiemy, to Baumana się już nie da obronić. Natomiast no, nie widzą żadnego problemu w właśnie czytaniu Heideggera, prawda, który tam do końca II wojny światowej, jak wiadomo, nie złożył legitymacji NSDAP. Kołakowskiego, który robił dokładnie to samo, co Bauman. Kołakowskiego, to jeszcze lepszy przykład, no właśnie. No był jeszcze bardziej radykalny niż Bauman w tamtych czasach. No tak, ciekawy wątek tej broni, którą Kołakowski nosił ze sobą. No ale to, czy próbował... No to Bauman przeszedł jako... Te historie, które słyszałem i które są kompletnie absurdalne na temat tego, że Bauman w 60-tych latach przychodził w mundurze na uniwersytet, prawda? On w 53 roku został wyrzucony z armii, z wojska za kontakty ojca z ambasadą izraelską. Natomiast no, ja spotkałem ludzi, którzy mi mówili, że on w 60-tych, na początku 60-tych lat przychodził w mundurze na uniwersytet, co jest absurdem. No, nie mogło takie coś mieć miejsce. Ale rzeczywiście przetrwał i on jest symbolem, mimo że tak jak wspomniałem, moim zdaniem jest znacznie więcej lepszych symboli, czy to żydowsko-polskich, czy polsko-polskich, czy z tych etnicznych Polaków, którzy mordowali innych Polaków z AK, z WiNu, czy z innych organizacji, prawda?
Ale to Bauman jest takim, któremu się nie da wybaczyć, prawda? Z czego się to bierze? Ja się zgadzam, że to nie ma, że to możemy tylko się domyślać. To są gdzieś tam wymykające się racjonalnemu osądowi. On się stał symbolem, myślę. Bezwiednie i bez wnikania głęboko w to, co robił. Myślę, że przyczyniła się oczywiście do tego praca Piotra Gontarczyka, która, tak mi się wydaje, nie jest do końca solidnie udokumentowana. Przynajmniej na pewno nie jest udokumentowana, jeśli chodzi o przyznanie mu Krzyża Walecznych. No, na 100% Waleczny, Krzyża Walecznych nie dostał za walkę z bandami, bo tak zwanymi bandami oczywiście, bo w czasach, kiedy dostał Krzyż Walecznych, czyli za Kołobrzeg, za ofensywę przy Wale Pomorskim, on nie był członkiem KBW, bo KBW nie istniało na dobrą sprawę wtedy. Także nie, to jest niemożliwe, to się po prostu nie trzyma kupy. Ale co nie zmienia faktu, że on rzeczywiście jest taką postacią. On jest postacią, która stała się symbolem. Myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, że stał się niezwykle popularny. Być może niektórzy ludzie nie są w stanie mu wybaczyć tego, że stał się znacznie bardziej popularny niż ci wszyscy, którzy... My mamy taką swoją cechę, że wiemy, kto powinien być popularny, jak ten niesłuszny staje się popularny, to mamy z tym problem i próbujemy ten problem jakoś uzewnętrznić. Także nie wiem dlaczego akurat Bauman. Znalazł się w złym miejscu, w złym czasie. Prawdopodobnie. Ta książka, ja bym powiedział, nosi takie wyraźne piętno zakładu pisarskiego Dariusza Rosiaka. I to jest komplement oczywiście z mojego punktu widzenia. Chodzi o to, że czytelnik ma wrażenie, ja nie jestem w stanie wszystkiego zweryfikować oczywiście, natomiast czytelnik ma wrażenie, że to jest wszystko niesamowicie rzetelne, o czym pan mówi, bezstronne. No i w zasadzie to, co najbardziej mnie uderza we wszystkich państwach, znaczy trzy przeczytałem, przepraszam, więcej nie przeczytałem, ale we wszystkich książkach jakby nie ma tego odautorskiego komentarza, który by nas ukierunkowywał na jakąś tam określoną interpretację tego, co przed chwilą przeczytaliśmy, albo jest go bardzo niewiele. Ja wręcz mam wrażenie, że pan się lubuje w takim gubieniu tropów. To dam przykład z tej książki. To znaczy, to też ma wymiar polityczny, prawda? Jeżeli pana czyta prawak, no to zaczyna się już w pewnym momencie cieszyć, że ma w panu swojego sojusznika, no to pan wtedy w lewo skręca. Jak lewak czyta, to samo, już się cieszymy, że Rosiak to lewak, a za chwilę Rosiak skręca w prawo. Ja tak miałem tutaj parę razy w tej książce. Najpierw Bauman tłumaczący swojej żonie, że słuchaj, no ty jesteś Polką, zawdzięczasz Polsce ocalenie, zawdzięczasz Polsce nadzieję jakąś, którą ci dała w życiu, no więc no nie możemy teraz wyjeżdżać do Izraela, prawda? No i tutaj już wewnętrznie się cieszyłem, że no ten Bauman, proszę, jaki to polski patriota, czysty zupełnie. No a za chwilę dwie strony dalej jest ten cytat z tekstu o Stalinie, gdzie to jakieś tam wieczne światło Stalina będzie na nas tam spływać i tak dalej. No więc w drugą stronę znowu. Pod koniec książki znowu szereg tych głosów krytycznych na temat twórczości Baumana, a za chwilę pan mówi, no dobra, ale można w drugą stronę zupełnie. Więc to jest taka troszeczkę zabawa, ale zainteresowało mnie to, pan, filozoficznie bym powiedział. To znaczy zastanawiam się, czy to tak wychodzi, jeżeli jest się dostatecznie rzetelnym i jakby odpowiedzialnie korzysta się z warsztatu, nie wiem, reportażysty, dziennikarza, to po prostu opisując człowieka rzetelnie, w pewnym momencie zawsze się dochodzi do takiego miejsca, gdzie ideologia już przestaje pasować. To znaczy, to widzimy, że ten kontur ideologiczny, ta kreska ideologiczna jest za gruba, żeby życie człowieka w tym opisać. Czy może to jest jednak trochę tak, że pan z góry wie, że chce taki właśnie efekt osiągnąć. To jest jakby pana przekaz etyczny dla świata, prawda? Że unikajcie tych jednoznaczności.
No bo pan musi to wiedzieć, podczas pisania to jakoś samo chyba wychodzi. Zaraz panu odpowiem. To jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, bo są tacy odbiorcy postaci Baumana. Ja to widzę w recepcji tej książki. Znaczy, sam fakt, że napisałem książkę o Baumanie, świadczy przeciwko mnie. Samo to, że się wziąłem za to. Proszę sobie wyobrazić, jakie to jest absurdalne podejście. To znaczy, no, są książki o Hitlerze, nie wiem, o Berii, zakładając, że Bauman był zbrodniarzem, prawda? Zakładając, że on nie był zbrodniarzem, moim zdaniem, z powodów, o których wcześniej mówiłem, jeżeli Bauman był zbrodniarzem, to kim był Berman i Różański? Sam fakt, że wziąłem się za Baumana, świadczy źle o mnie i klasyfikuje mnie od razu w pewnej grupie, do której inna grupa czuje, nie wiem, pogardę, nienawiść czy coś takiego. To oczywiście opowiadam w tej chwili o Polsce, o miejscu, w jakim się my znaleźliśmy jako społeczeństwo. Czyli żyjemy w tym, co się nazywa, nie wiem, bańkach, w miejscach, w których naprawdę nam się wydaje, że wszyscy ludzie dookoła nas myślą tak samo jak my, a jeżeli ktoś myśli inaczej, no to musi być w ogóle z innego świata. Ze świata, z którym my nie chcemy mieć nic wspólnego, który chcemy odrzucić od siebie, prawda? I teraz przechodząc do mojej metody pisania. Ja chcę napisać opowieść o człowieku. Nie mogę przyjąć założenia, że on jest dobry albo zły od samego początku, bo mnie po prostu takie pisanie nie interesuje. Nie interesuje mnie w ogóle w ten sposób patrzenie na ludzi. Jeżeli poświęcam komuś półtora roku życia, pisząc taką książkę, to dlatego, że uważam, że jest na tyle skomplikowany, na tyle ważny, na tyle istotny, że trzeba się mu przyjrzeć od każdej strony. Nam jest bardzo ciężko czasami przyjąć rzeczy, które są po prostu groteskowo proste. To znaczy, nam jest ciężko przyjąć, że ktoś może być szlachetny i podły jednocześnie. No przecież my wszyscy tacy jesteśmy. Że można mówić prawdę i można kłamać. Że można zdradzać i można również się zachowywać w sposób szlachetny. I to się wszystko kryje w jednym człowieku przecież. Przecież my tak całe życie przeżywamy. Cały czas się potykamy, cały czas upadamy i cały czas staramy się być lepsi. Czasem nam wychodzi, czasem nam nie wychodzi. Czasem się poddajemy, a znowu się podnosimy. To są przecież rzeczy banalnie oczywiste. A bardzo często jest trudno nam przyjąć opowiedzenie historii, w której tego typu metoda jest użyta, prawda, do opowiedzenia prawdy o człowieku. Prawda nigdy nie jest oczywista. Prawda jest oczywista w wiadomościach dziennika telewizyjnego. To wtedy jest prawda oczywista. Ale się tym nie zajmujemy. Zajmujemy się, jeżeli chcemy naprawdę opowiedzieć o ludziach, prawda? To nie jest kokieteria, tylko tak po prostu jest. Ja się na bardzo niewielu rzeczach znam. Ale myślę, że znam się na jednej, mianowicie na zadawaniu pytań ludziom. I wydaje mi się, że potrafię dostrzec czy wyciągnąć z tych odpowiedzi to, co jest najbardziej istotne i to, co potrafi zbudować postać. To mnie interesuje. Jakby się pan spytał, jakie było moje założenie, to pytam. Przy tej książce, to moim celem jest napisanie historii w taki sposób, żeby trudno było tą książkę odłożyć. Tak naprawdę to jest podstawowym moim zadaniem. Nie ma innego ważniejszego. Nie ma ważniejszego. Żeby napisać dobrą historię o skomplikowanym człowieku.
No, książka na pewno wciąga. To jest być może ze względu na te różne historyczne wątki. Mnie się wiele rzeczy poukładało w głowie. Też jestem, no to już nie planowałem tego pytania, ale tam jest taki bardzo ciekawy wypowiedź Wiatra właśnie, dotycząca tego, co się w Polsce działo po wojnie. I on to przedstawia po prostu jako rodzaj wojny domowej, który się toczył w Polsce. No i ten argument, który on tam przytacza, jest bardzo przekonujący. To znaczy, że gdybyśmy nie ustabilizowali tego rządu komunistycznego w Polsce, no to pewnie skończylibyśmy jako kolejna Republika Radziecka, prawda, w tym momencie. Więc tutaj to był jakby ten konflikt między no, żołnierzami wyklętymi, mówiąc umownie, a tymi prokomunistycznymi siłami, nie był znowu oczywisty także w tym sensie, że to ci komuniści byli właśnie polskimi patriotami, którym bardzo na sercu leżało dobro Polski. No i stąd poparli tę stronę. Jestem ciekawy, to jest oczywiście racjonalizacja, no właśnie. Tak mi się wydaje, profesora Wiatra, no bo jakoś trzeba to sobie ułożyć w życiu. No zapytałem, bo to bez komentarza jest w sumie w książce. Tak. No, znaczy, nie, myślę, że każdy sobie jest w stanie taki komentarz sformułować. No, można rzeczywiście patrzeć na komunistów powojennych jako na polskich patriotów i można uznać, że generał Jaruzelski też był patriotą, jak wprowadzał stan wojenny, prawda? No, połowa Polaków, nawiasem mówiąc, tak uważa. Tak uważa połowa Polaków teraz, tak uważała w 81 roku, kiedy jeżeli jakiekolwiek badania były, no to mniej więcej one pokazywały to. Jakkolwiek trudno czasami to przyjąć do wiadomości, ale tak jest. To znaczy ten kraj był podzielony właściwie zawsze, jeśli chodzi o stosunek do komunizmu. Nie wiem, czy to przebiegało po połowie, czy nie po połowie, ale mówienie o tym, że partia nie miała żadnego poparcia, jest pewnym nadużyciem moim zdaniem. W każdym razie, jeśli chodzi o to, jak wyglądała sytuacja po wojnie, no znowu to zależy. Przypuszczam, że no, profesor Wiatr jest świadkiem, jest uczestnikiem tego. Ja, tak mi się wydaje, każdy z nas racjonalizuje, to nie jest zarzut, tylko po prostu tak jest. No, on wybrał drogę, która zapewniła mu w miarę swobodne, stabilne, dostatnie życie w PRL-u i tyle. Byli inni, którzy wybrali inaczej. No nie każdy musiał zostać propagandystą partyjnym. Nie każdy Żyd, który przeżył wojnę, wstępował do KBW czy do UBECI. Bardzo wielu było takich, którzy robili inne rzeczy. Prawda? To... No znowu, to splątanie ludzkich losów, no, nie ma oczywistej odpowiedzi. Jeden z tych nieprzepracowanych przez nas tematów, o których pan powiedział, czyli komunizm i stosunek do Żydów, jest jedna cudowna zupełnie anegdota w tej książce. Znaczy jest ich wiele, natomiast jedna anegdota, która weszła do legendy rodzinnej Baumanów, czyli historia o jego córce i przedszkolu. Naprawdę polecam, ale opowiem to szybko. Pewnego dnia państwo Baumanowie zostali wezwani do przedszkola, ponieważ przedszkolance nie podobało się zachowanie ich córki. No, dlaczego się nie podobało? No, przedszkolanka mówi, no, nie wiem, w jakim duchu państwo wychowujecie dziecko, ale ono jest ewidentnie antysemitką. No, byli skonsternowani troszeczkę rodzice, prawda? Co się okazało? Poszli do domu, porozmawiali z córką, no i ona po prostu uznała, że sformułowanie ty Żydzie jest potoczną obelgą, ponieważ nieustannie to słyszała w jakichś sytuacjach konfliktu od rówieśników. I wydaje mi się, no to jest zabawna oczywiście historia, natomiast ona też stanowi niezłe wprowadzenie do takiego wątku antysemityzmu bez Żydów, który też się w tej książce pojawia na marginesie tam międzywojnia w Poznaniu, bo Bauman pochodził z Poznania.
No bo tutaj no, ona nie wiedziała, co to znaczy, prawda, być Żydem, nie znała znaczenia tego słowa, a mimo wszystko, czyli no, nie mogła się zachowywać jak Żydówka, nie była Żydówką, ponieważ była wychowywana w innym duchu, ale i tak ją te oskarżenia spotykały. No więc skąd to się może w ogóle brać, ten szczególny wynalazek właśnie, prawda, antysemityzm bez Żydów, który no, do dzisiaj we współczesnej Polsce do pewnego stopnia też tym żyjemy, prawda, no, no tych Żydów, ja nie wiem, jaki tam jest ułamek populacji, ale naprawdę drobny, no ciągle to jest jakiś temat, no i czy... Przypadek, że Poznanie rzeczywiście był bardzo, bardzo ciekawy, bo w przeciwieństwie do wschodniej Polski, gdzie jak wiadomo, no, państwu nie trzeba tego mówić, w Białymstoku i okolicach były miasta i miasteczka, które były złożone w 60-80% z Żydów, prawda? W Poznaniu była ich garstka. I jeszcze na dodatek, w momencie, kiedy Poznań stał się polski, po wojnie został przyłączony, to było oczywiste, że większość tych Żydów wyjedzie z Polski do Reichu, do Niemiec. Ja tam cytuję historyków, którzy doskonale to tłumaczą. Była to dla nich szansa. Polska była krajem eksperymentem, prawda? Nikt nie wiedział, jak się skończy ten eksperyment. Natomiast Niemcy były stabilnym no, uosobieniem nowoczesnego państwa na tamten czas, być może najbardziej nowoczesnego w Europie i takiego, który gwarantował Żydom możliwości rozwoju. Zresztą cała historia Ostjuden, którą Bauman zresztą moim zdaniem w sposób brawurowy opisuje. To są jedne z najlepszych kart jego twórczości, kiedy on tłumaczy proces asymilacji Żydów niemieckich, prawda? I o tym, czym dla nich było tak naprawdę porzucenie przez Niemcy i zniszczenie przez Niemców. No, to nie tylko Bauman o tym pisze, ale jest taki bardzo znany żydowy izraelski historyk Tom Segev, który opowiada o tym, jak w Jerozolimie jeszcze w 1939 roku Żydzi zgłaszali się do konsulatu niemieckiego, domagając się zwrotu swojej własności. Ja nie pamiętam, do kiedy ten konsulat funkcjonował, ale nie, myślę, że on funkcjonował do jakiegoś 40, jeśli nie 41 roku. I Żydzi do samego końca, wierząc, że państwo niemieckie zadba na przykład o to, że wyda im ich własność, która została w Niemczech, prawda? To była historia zauroczenia, zakochania się Żydów w tym nowym państwie, którym dawał im tak wiele możliwości, prawda? I potem, co się stało, wiemy. Natomiast no, Polska była eksperymentem. Polska była dla Żydów takich jak Żabotyński na przykład, czy innych syjonistów, bardzo ciekawym eksperymentem z tego powodu, że niektórzy z nich patrzyli na Polskę jako popatrzcie. Wreszcie pojawił się naród. Chcieli mieć własne państwo, stworzyli własne państwo. My też jesteśmy w stanie to zrobić. Bierzmy przykład z Polaków. Prawda? Zresztą nie bez powodu władze Polski przedwojennej, zwłaszcza za czasów Piłsudskiego, kiedy jeszcze żył i kiedy ten najbardziej skrajny antysemityzm próbował w jakiś sposób kontrolować. Potem po jego śmierci to się kompletnie wymknęło spod kontroli, ale na pewno Polska wspierała te aspiracje syjonistyczne również po to, żeby się Żydów pozbyć, prawda? Po to, żeby mogli wyjechać z Polski. Ale to jest jakby margines. Natomiast Poznań rzeczywiście był takim miejscem, w którym z jednej strony Żydów nie było, a z drugiej się skłębiły te emocje bardzo silne, antysemickie. Skąd to się bierze? Nie mam pojęcia, my się wszyscy nad tym zastanawiam, skąd to się bierze. Dlaczego słowo Żyd nie jest tym samym słowem, co w niektórych innych językach, prawda?
nie da się tego powiedzieć po polsku, to jest bardzo ciekawe, w sposób neutralny, prawda? To niesamowite zupełnie. I to też wcześniej żeśmy sobie mówili, to nie jest przecież tak, że Polska była przed wojną jakąś, nie wiem, enklawą antysemityzmu na mapie nieprawdopodobnie tolerancyjnej Europy. No, nigdzie nie było tolerancji wobec Żydów przed wojną i wszędzie byli oni niemile widziani. Faktem jest, że w Polsce ich było najwięcej. W związku z tym te presje były bardzo silne i były różnego rodzaju. Była to presja z jednej strony ekonomiczna, z drugiej ideowa, tożsamościowa i tak dalej. W sytuacji, w której tutaj mieszka tylu Żydów, no, w sposób oczywisty musiało to doprowadzać często do eksplozji. Natomiast nie wiem, proszę mnie nie pytać, ja nie wiem skąd się bierze polski antysemityzm i dlaczego on funkcjonuje bez Żydów. Tak, tak. No, ja rozumiem, że temat jest maksymalnie trudny i rzeczywiście już pozwolę sobie przejść do czegoś jednak lżejszego. Tym bardziej, że napisano tysiące książek, no myślę, że tysiące już na ten temat i rzeczywiście wciąż jest to problem. Tylko słowo, dla Baumana antysemityzm, czy w ogóle Żyd jest idealnym chwastem. Tak, tak. Żyd jest idealnym, on uważał nowoczesność za kulturę ogrodniczą. Nowoczesność jako taki permanentna obsesja postępu. To znaczy wszystko, co robimy, ma służyć temu, żeby było lepiej. W każdej dziedzinie. No, czyli to ma być poukładane od A do Z. Ma być poukładane. Prosto, Żyd był kimś, kto nie pasował do takiej sytuacji. Bo to nie wiadomo było właściwie do kogo, czy on jest Polakiem, Niemcem. A jeśli jest Żydem, to gdzie pasuje? I najłatwiej taki chwast wyrwać. I w tym sensie on znajdował takie tłumaczenie antysemityzmu, prawda? I zresztą cała nowoczesność i zagłada mniej więcej wynika z tego, z tej obserwacji. Także. No tak, niektórzy mówią nawet, że stosunek do Żydów jest po prostu takim papierkiem lakmusowym w stosunku w ogóle do inności w społeczeństwie. No i że ten stosunek do inności też się zmienia w sytuacji zagrożenia. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z jakimś niepokojem społecznym, jakimś uogólnionym lękiem, nie wiadomo z czego płynącym, no to mówiąc brutalnie, pierwsi obrywają Żydzi, ponieważ są właśnie, no tak jak pan powiedział, tym takim niejednoznacznym elementem, na którym można skupić tę swoją niechęć i niepokój, frustrację jakąś tam nieokreśloną. Natomiast te lżejsze sprawy, dla mnie to trochę środowiskowe, ale największe zaskoczenie w tej książce, nie, wiele było, ale największe to stosunek Baumana do Cezarego Wodzińskiego. Ja Wodzińskiego poznałem, mam zresztą cały szereg znajomych, którzy blisko się z nim przyjaźnili. No i ten czarowny czaruś w tych listach, prawda? Słodki czarek Bauman pisze do Wodzińskiego. Więc to ogromne zaskoczenie, nie wiem, czy państwo kojarzycie Cezarego Wodzińskiego. Natomiast, co było dla pana tym największym zaskoczeniem podczas pisania książki? Dla mnie największym zaskoczeniem był jego dramatycznie jednoznaczny stosunek do Izraela. A, tak. To jest pewnie. Część z państwa pamięta tą słynną, nie wiem, czy to można nazwać polemiką, ale w każdym razie no, wywiad, którego udzielił w Polityce Arturowi Domosłowskiemu, w którym porównał getto, czy mur w getcie warszawskim do tej ściany, do tego muru oddzielającego Izrael od zachodniego brzegu. Mi się wydawało, że dalej już pójść nie można. No więc to jest lekka metafora, czy lekkie porównanie, to co on zrobił w tym wywiadzie. Mam fragment, bardzo ciekawe fragmenty listów, które są w książce. No i pisze Bauman tak, to mnie też zaskoczyło, że aż tak ostro pisał. Izrael jest największym żydowskim gettem w historii, a nadto własnej głównie produkcji. Piętno getta polega dziś nie tyle na antysemityzmie, co na tym, że Żydzi nie mogą bez antysemityzmu żyć. Czego Żydzi znieść nie mogą, to otwartych granic, braku murów i braku wrogów za murem.
Czy nie rozumiesz, że Żydów cieszy, gdy dochodzą nowe wieści o antysemityzmie? Wtedy wszystko jest jak trzeba, jak Bóg przekazał. Gdyby nie było antysemitów, trzeba by ich było wyprodukować. Się ich produkuje. No to jest Bauman o Izraelu, więc rzeczywiście... znaczy, u Hanny Arendt też to... Tak, to, no, u Baumana on właściwie odrzucał... on odrzucał prawie każdy fundament, na którym oparte jest myślenie nowoczesnego Izraela, jeśli chodzi o antysemityzm, czy nawiązania do antysemityzmu. Jeżeli to, co Bauman mówił, nie byłoby mówione przez Żyda, byłoby to uznane za czysty antysemityzm, prawda? Ponieważ mówił to Bauman, no to uznawano go za tak samonienawidzącego się Żyda, czy self-hating Jew, prawda? Natomiast rzeczywiście to są tak ogromne generalizacje. Ja mam świadomość, że to są cytaty z listów pisanych, to nie są cytaty z książek. Chociaż w książkach też idzie bardzo ostro w niektórych miejscach. I być może w tych listach sobie pozwalał na znacznie więcej, ale no generalnie on uznawał Izrael za państwo oparte na fundamentalnej jakiejś złej idei, prawda? Czy na idei militarystycznej, na idei wykluczającej Palestyńczyków i no, bardzo silnie protestował przeciwko temu. I uważał oczywiście, że to jest nieprawdopodobnie demoralizujące dla Izraelczyków, dla samych Izraelczyków. To, że nie potrafią wyjść z tej matni non-stop na przykład nawiązywania do Holokaustu, ale nawiązywania do Holokaustu w sposób instrumentalny, wykorzystywania Holokaustu do polityki. No co w tym sensie on oczywiście miał rację, no bo jak patrzymy na to, co się dzieje choćby w tej chwili teraz, prawda, w jaki sposób Izrael instrumentalizuje Holokaust, czy politycy izraelscy, no też... Pamiętajmy, nie unikajmy generalizacji, to jest wolny kraj, w którym każda opinia właściwie od najbardziej ekstrawaganckich do najbardziej mainstreamowych jest obecna, ale ta instrumentalizacja Holokaustu w wykonaniu polityków jest bardzo dokuczliwa, myślę, i widoczna w polityce izraelskiej. Bauman o tym pisał i to od 40 lat o tym pisał. Tak, tak. To znaczy, to jest bardzo zaskakujące, jak szybko on chwytał różne wątki. Tam list też z 89 roku, w zasadzie, który można by przeczytać jako komentarz do tego, co się w Polsce dzieje obecnie, więc to różne zaskoczenia są. Jako akademik zapytałbym pana jeszcze, żeby naprawdę było lżej, bo miało być lżej, a wyszedł nam Izrael jako państwo półfaszystowskie, prawda? Które książki Baumana pan najbardziej ceni? Jako człowiek no, nie siedzący w środku, prawda, na uniwersytecie, tylko właśnie jako taki czytelnik. Nie zaskoczę, bo mi się wydaje, że ta trylogia na przełomie 80-tych, 90-tych lat pisana, czyli Nowoczesność i Zagłada, Prawodawcy i Tłumaczy, Wieloznaczność Nowoczesna, Nowoczesność Wieloznaczna, bardzo taki skomplikowany tytuł. Ale to są książki o takim bardzo czystym, prostym przesłaniu. No i potem okres płynności, prawda? Myślę, że on stworzył tak naprawdę jedna rzecz, która z pewnością z niego zostanie, to jest Nowoczesność i Zagłada. A druga to jest ta metafora płynności, prawda? Czyli opis świata, w którym nie ma pielgrzymowania, bo pielgrzym się wyczerpał, nie ma miejsca, do którego pielgrzymujemy. Wszyscy się wałęsamy, wszyscy wędrujemy. Epizodyczność, przypadkowość życia, prawda? Normy, które nie normują. Jak żyć porządnie w świecie, w którym nie ma korzeni, w którym nie możemy się niczego zaczepić. Prawda? On to opisywał właściwie biorąc za budulec każdą sferę życia. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, ale to był pisarz, który od 89 roku do śmierci, czyli od Nowoczesności i Zagłady, wydał 43 książki.
Owszem, spora część z nich to jest Ctrl-C, Ctrl-V. Niestety, on się samoplagiatował, tak? Dokonywał tych samoplagiatów i są badania, które to dosyć jasno pokazują. Być może zapominał, ja przypuszczam, że to jest człowiek, który non-stop pisał. On bez przerwy pisał. Myślę też, że to była jakaś jego metoda trwania. Bardzo szlachetna zresztą, prawda? To znaczy po to, żeby żyć, musiał pisać. Musiał codziennie wstawać i od 5 do 12 pisać. Od 5 rano. Czy do 8, 9 non-stop pisał. Ale gotował też. To też tak, mnie gotował, nie wiedziałem. Pił whisky i był w ogóle takim hedonistą, można powiedzieć, życiowym. Tak, nie, nikt nie mógł wyjść z jego domu nienajedzony. Tak? To jedna z informacji. A jak pan ocenia twórczość w takim razie? Ja rozumiem, że te książki, ja pewnie bym powiedział podobnie, chociaż jeszcze wydaje mi się, że Po nowoczesność jako źródło cierpień. Zbiór esejów, co prawda, natomiast to jest też dobra książka i też taka jakaś przełomowa ze względu na to, no, jedna z pierwszych, która mówiła tak wyraźnie o tym, że naszym problemem dzisiejszym nie jest niedostatek wolności, tylko nadmiar. I my cierpimy ze względu na ten nadmiar wolności. Ale tak ogólnie całą twórczość, jakby pan ocenił, bo w zasadzie te głosy, które pojawiają się pod koniec książki, one są jednak, no nie wiem, 70% jest bardzo krytycznych na temat Baumana. Mnie to zirytowało, ponieważ go lubię, a po drugie mam wrażenie, że ludzie nie potrafią już dzisiaj czytać bardzo często. To znaczy my lubimy takie książki, to jest wielka kariera książek typu Krótka historia tego i śmego, prawda? To znaczy chcemy, żeby ktoś nam dostarczył dokładnie to, o czym chcemy przeczytać, najlepiej w pigułce, żebyśmy się nie namęczyli. I to są te świetne książki, dobrze oceniane. Natomiast no, Bauman to był tego typu autor, którego się czytało dlatego, że to jest Bauman. To znaczy ja mam cały szereg takich autorów, którzy piszą o rzeczach, które mnie kompletnie nie interesują, ale czytam je dlatego, że to powiedział ten człowiek, prawda? A dzisiaj właśnie jest, to zwłaszcza w akademii jest, to musisz się na czymś konkretnym bardzo znać, a to, że to ty mówisz, to nas w ogóle nie obchodzi. To zachowaj dla siebie, że ty o czymś myślisz, tylko powiedz w miarę obiektywnie na jakiś temat. No, zwłaszcza w filozofii, to jest ślepa uliczka. Bauman dla mnie był bardziej filozofem niż socjologiem, tak na marginesie. No ale ciekawy jestem też pana zdania na temat całokształtu tej twórczości. Koniec, no on oczywiście, książka jest również o tym, w jaki sposób człowiek, który wierzył w nowoczesność, stał się kaznodzieją, moralistą, który na sam koniec powiedział swojej żonie na wieść o tym, że może się spotkać z Franciszkiem, że nawet jakbym miał się czołgać, to a był już chory bardzo, nawet jakbym miał się czołgać, to do niego pójdę. Człowiek, którego twórczości w zasadzie no, nie ma wątku metafizycznego, to znaczy on się nie odnosił do Boga, więc to nie wynikało z tego, że w papieżu odkrył nagle, czy w kościele odkrył swój dom duchowy, odkrył swój dom społeczny. To jest jeden z, myślę, z też przynajmniej zasygnalizujmy ten wątek, bo on jest ważny, po to, żeby go zrozumieć. On odkrył w papieżu Franciszku osobę, która moim zdaniem przede wszystkim lidera organizacji globalnej. Bauman uważał, że na problemy stworzone przez globalizację należy znajdować globalne rozwiązania i papież był człowiekiem kierującym globalną organizacją, to po pierwsze, a po drugie tenże papież kierujący globalną organizacją zwaną Kościołem Katolickim uznał, że największym skandalem współczesności jest wykluczenie i bieda. I to jest coś, co łączyło Baumana z Franciszkiem i z jego rozumieniem
z jego rozumieniem współczesności, z jego odczytywaniem współczesności. To ja dodam jeszcze, żeby zrobić taki ten pański zwrot na koniec, że z upodobaniem cytował Baumana też inny papież, Benedykt, czyli ten papież, który, jak wiemy, jest uznawany przez Kościół Polski, czy Kościół Toruński, można powiedzieć, prawda? Więc znowu niejednoznaczność. To się z tego bierze, że Benedykt, w przeciwieństwie do niektórych naszych specjalistów, nie przyjmował każdego zdania, które pisał Bauman, jako zdania postulatywnego, prawda? Bo to, że Bauman opisywał świat jako zły, jako świat, w którym wszystko jest na sprzedaż, wszystko jest do wymiany, prawda? W którym jego strasznie bolało. On 63 lata przeżył ze swoją żoną i dla niego on wielokrotnie o tym mówił. Zresztą on był osobą, która się krytycznie wypowiadała na te tematy tożsamościowe, takie dotyczące na przykład aborcji czy rozpadu związków, prawda? On mówił, że tak samo jak możemy sobie wymienić kuchenkę, to możemy sobie wymienić żonę, w takim świecie żyjemy. I niektórzy, jak on opowiadał o takich rzeczach, to niektórzy myśleli, że on to właściwie akceptuje albo zachęca do tego. No tak nie było, to znaczy Bauman nie był postmodernistą w takim sensie, w jakim niektórzy inni postmoderniści dekonstruowali świat i uznawali, że to jest po pierwsze nie proces nieodwracalny, a po drugie proces, który służy człowiekowi. Oczywiście natychmiast mi się lampka pojawia w głowie, dlatego że Bauman wierzył w pluralizm. On wierzył, że pluralizm jest zawsze lepszy niż uniwersalizm. Że jeżeli mamy więcej czegoś do wyboru, no stąd jego się wzięła ta cała koncepcja moralności bez etyki, prawda? To znaczy moralności, która wynika z sumienia. Jednostka bierze na siebie odpowiedzialność, prawda, za swoje życie, że nie ma żadnego zakorzenienia w systemie etycznym. Opierając się zresztą na Lewinasie, wychodzi z tego założenia spotkania obcego i stanięcia twarzą w twarz z obcym, co dla niektórych moich rozmówców, takich jak na przykład Agata Bielik-Robson, było strasznym umniejszaniem Lewinasa, niezrozumieniem Lewinasa ze strony Baumana i tak dalej, i tak dalej. To znaczy mi się wydaje, że to tutaj to nie tylko akademickie zabawy, bo rzeczywiście to znaczy on, to, że on wchodził w te sprzeczności, nie wiadomo było, no jeżeli on był nieprawdopodobnie radykalny w niektórych swoich ocenach. W twórczości Baumana, pan wspomniał o tej książce, Globalizacja. Czy naprawdę w globalizacji nie ma ani jednej rzeczy, która była dobra? On nie znalazł ani jednej. Ja nie znam zdania pozytywnego u Baumana na temat globalizacji żadnego. No dobrze, no gdyby nie globalizacja, to my byśmy w Polsce nie byli w tym miejscu, w którym jesteśmy. Oczywiście, że to jest cena, którą się za to płaci i o tej cenie warto mówić, ale naprawdę nic dobrego nie było w tym? Dzięki globalizacji 300 milionów Chińczyków nie będzie jutro z głodu umierać. Nie będzie się zastanawiać, co włożyć do garnka, bo będą mieli co jeść. No to jest jakieś osiągnięcie, prawda? On w ogóle takich rzeczy nie analizował. Nie było tej refleksji u niego. Nie było refleksji u niego na temat innych kultur poza białą, tak naprawdę. No tak. On się nie odnosił do tych spraw, którymi po prostu nie, co gdzieś było poza nim. Ale pytał mnie pan, co lubię. Tak, no właśnie. Co? Nie, ja lubię jego styl, to znaczy dla mnie to był rzeczywiście, on był wybitnym pisarzem, to się wszystko znakomicie czyta. To się wszystko, to o czym mówi jego tłumacz Tomasz Kunc, to o czym wielu zresztą jego czytelników mówi, że to są książki, które potem mu zarzucano, że to jest nienaukowe. No i co z tego, że to jest nienaukowe? No i co będzie nienaukowe, ale ludzie to czytali, w przeciwieństwie do milionów prac naukowych, które czyta 200 osób na uniwersytecie i też z trudem, męcząc się przy tym. No. Bauman miał... Bauman był połączeniem jakiegoś takiego Matuzalema, mędrca,
na sam koniec życia i kaznodziei, na którego wystąpienia przychodziło po kilka tysięcy ludzi, jak na koncerty rockowe. Zwłaszcza w takich miejscach jak Włochy. I to warto, o tym warto pamiętać, bo niewielu intelektualistów, ludzi, którzy mówili o sprawach skomplikowanych, trudnych, miało tak ogromną popularność, tak duży odzew, tak istotne było to, co mówił dla wielu ludzi. Czy to było, nie wiem, wystarczająco głębokie, czy rzeczywiście na sam koniec on praktycznie był felietonistą, to znaczy czytał gazety i opowiadał co na tej podstawie o świecie, prawda? Czytał gazety, odnosił się, nie wiem, do reklam albo do jakichś programów telewizyjnych. No to tych książek już w ogóle nie znam, muszę się przyznać. No bo to jest, to są ostatnie lata jego. Ale tak. Ale zostanie, był popularny. Zostanie Bauman, to tak, to podstawowy zarzut tych krytyków, że co po nim zostanie, prawda? Zostanie bardzo wiele, to jakby takie kryterium przyjąć. Oczywiście Kołakowski też jakiejś wielkiej teorii nie stworzył. Cała masa ludzi, którzy po prostu tłumaczyli nam świat. No właśnie, nie prawodawca, tylko tłumacz. Więc chyba warto wciąż tego Baumana czytać. Natomiast ja nerwowo zerkałem przed chwilą już na godzinę. Wybiła godzina już jakiś czas temu. Więc, drodzy Państwo, zgodnie z utartym zwyczajem, oczywiście oddajemy głos publiczności, czekamy na pytania, głosy, także ja swój mikrofon po prostu udostępniam. A nie, jest trzeci, dobrze. Więc do Pana Dariusza, o Baumanie, może o raporcie o stanie świata, no. Wszystko wolno, po nowoczesność. Dobry wieczór, ja po takim wrażeniem jestem w sumie tej dyskusji, no bo wiedza w tej książce, można powiedzieć, że jakoś detonuje ten ładunek, tak, kontrowersji związanej z postacią Baumana, także no może pan autor się odniesie. Wiedza w tej książce po prostu zamyka usta dla radykałów, można powiedzieć, tak. Wiedza Baumana? Nie, wiedza, którą pan przekazuje. A, myślę, że tak, to znaczy myślę, że jeżeli ktoś uczciwie spojrzy na tę postać, to znajdzie w niej wiele wątków, które są po prostu, które opowiadają prawdę o życiu ludzkim, o losie człowieka. Tak jak wspomniałem, dla mnie to jest najciekawsze, to jest najważniejsze. To, że czy on błądził, no na pewno błądził i na pewno ma wiele rzeczy na sumieniu, których wolałby nie mieć, tak jak wszyscy mamy. Był postacią publiczną i dlatego te jego grzechy stają się tematem naszych rozmów, czy tam tematem wiedzy publicznej. No ale dlatego jest ciekawą postacią, dlatego się decydujemy na to, żeby ja się zdecydowałem, żeby tę książkę napisać, a część z Państwa, żeby ją przeczytać. Ja bardziej mam pytanie o raport o stanie świata w tej chwili, bo takie pytanie do pana, czy podczas ostatnich paru lat, kiedy zapraszał pan ludzi do swojego studia, czy były takie możliwości, że nie mógł pan pewnych osób zaprosić? Czy naprawdę były pewne takie zakazy, bany naprawdę na pewne osoby, bo już po ostatnio pan i z panem Bechrentem i z panem Bartosiakiem rozmawiał, prawda, na spotkaniach. I czy w trakcie pracy miał pan jakieś ograniczenia, bo jest i szkoła realistyczna, jest i mnóstwo innych fachowców, prawda, i których nie mają dostępu na przykład do mediów mainstreamowych. I czy miał pan jakieś ograniczenia z tego powodu? Wie pan, nie, no ja nie, powiedzmy tak. Sytuacja w mediach publicznych w Polsce jest dramatyczna.
I co do tego nie ma wątpliwości. Każdy z nas ma swoje granice. Ja nie uważam wyrzucenia z pracy za sukces zawodowy. Uważałbym za sukces, jakbym się nie dał wyrzucić, ale tak wyszło, jak wyszło. Nie uważam się za ofiarę czegokolwiek. Natomiast miałem granicę, która polega na tym, że dopóki mogę tę audycję, mogłem tę audycję robić w sposób taki, który nie w żaden sposób nie nadwyrężał jej integralności i nie zmuszał mnie do kompromisów, których nie chciałem popełniać, czy na które nie chciałem chodzić, to postanowiłem, że będę ją robił i do końca tak było. Ja nie przypominam sobie sytuacji, w której zrobiłem cokolwiek wbrew sobie przy tej audycji. Natomiast czy były naciski? Proszę pana, wszyscy mają w mediach naciski. Bez przerwy. Albo to są naciski polityczne. Myśli pan, że naciski polityczne są gorsze od nacisków komercyjnych? To znaczy takich, które powodują, że w mediach niekoniecznie publicznych, chociaż publicznych też, wciska się ludziom głupotę po prostu po to, żeby, dlatego że się wychodzi z założenia, że to się będzie lepiej sprzedawało. Obie te presje są dramatyczne i z roku na rok stają się coraz trudniejsze do zniesienia. Ja po prostu współczuję młodym ludziom, którzy teraz myślą sobie, że będą dziennikarzami i że wszyscy chcieliby zostać albo Tomaszem Lisem, albo Ryszardem Kapuścińskim. Co zresztą, zwłaszcza w tym drugim rozwiązaniu, jest szlachetne. Prawda? A potem się okazuje, że mają do wyboru albo zostać sformatowanym przez media narodowe, albo zostać sformatowanym przez TVN. Prawda? Że innej drogi nie ma, albo jest ona bardzo trudna. Więc to jest... Każdy musi sobie jakoś radzić. Też nie przesadzajmy, nie róbmy z dziennikarzy jakichś, nie wiadomo, nosicieli jakiejś, nie wiadomo jakiej misji. Większość dziennikarzy to nie są specjalnie rozgarnięci ludzie. I tyle, no. To jest zawód jak każdy inny. Ja podlegałem presji tak jak wszyscy. Natomiast nie robiłbym z tego wielkiej filozofii. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy był pan wcześniej na spotkaniu z Baumanem jakimkolwiek? Nie. A drugie pytanie, jakiego człowieka pan opisze w następnej książce? Jakieś tam pomysły są, natomiast ja wychodzę zawsze z takiego założenia i do tej pory się go trzymałem, jeszcze będę się dalej trzymał, żeby nie mówić o rzeczach, których nie zrobiłem. Możemy mówić o rzeczach, które zrobiłem, ale o tych, które nie zrobiłem, jestem sceptyczny co do tego, czy to ma sens, bo niektóre się udają, niektóre się nie udają i tak dalej, ale jakieś pomysły są, zobaczymy. Nie ma pytań? Ja nie widzę, bo strasznie świeci to. Ja mam takie pytanie, bo pan powiedział, czy to nie jest trochę relatywizacja zła, bo pan powiedział, no on błądził, prawda, i tak dalej. Jednak dużo jest takich ludzi, którzy mają uchodzić za autorytety, na przykład wykładają prawo, chociażby do dzisiaj, chyba wczoraj czytałem jakimś wykładowcy prawa, który do dzisiaj jakieś skrypta na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa jego są używane, a to jest człowiek, który gdzieś tam w tych sądach z przysposobienia skazywał ludzi na karę śmierci. Podobno o tym się w ogóle dzisiaj nie mówi, prawda? Więc czy to nie jest troszeczkę właśnie taka relatywizacja zła w tej powieści, że no w sumie to nie jego wina, no takie były czasy, nie? I każdy jak gdyby może wtedy, nie wiem, wysnuć takie wnioski, tak? Że w życiu tak jest, nie? Że... Ja nie mówię, że to nie była jego wina, to była jego wina. Tylko mówię o tym, że potrafimy być okrutni i szlachetni. Te same osoby potrafią być okrutne czy szlachetne jednocześnie albo zaraz. Te akty czy te postawy występują zaraz po sobie.
Czy to jest relatywizacja? To nie jest żadna relatywizacja, tylko to po prostu takie jest życie. Tak jest w życiu. Jeżeli ktoś kogoś skazywał na karę śmierci niesłusznie, to powinien za to odpowiedzieć. Ja w żaden sposób nie relatywizuję tego. No, oczywiście, że powinien odpowiedzieć. Jeżeli komuś się udowadnia przestępstwo czy zbrodnie, no to oczywiście, że powinien za to odpowiedzieć, bez względu na to, kim jest i co robi potem. Ale ja nie jestem od tego, żeby... Ja w tej książce jestem od przedstawienia historii życia Baumana. Nie ocenia pan jak gdyby, tak? W tym sensie. To znaczy, wie pan, no, pewne rzeczy są poza oceną. No, jeżeli